Audi A4, A3 8P 2008, tak? 9? Tak, tak, 8. 8. No, fabryczne radio, aczkolwiek to z MFD 2, ale Navigation Plus, przepraszam. Ale fajnie to gra. Przednie głośniki audio system M165 Evo 2, czyli ten taki bardziej podstawowy model, ale nie najniższy. Subwoofer i głośniki. Z tyłu gra i subwoofer, można jeszcze raz? I subwoofer i głośniki. Natomiast z przodu grają tylko same głośniki. To jest sportback, czyli, tak. Czyli tylne drzwi są zamkniętą komorą. Grają lepiej niż w wersji trzydrzwiowej, gdzie tylne boczki nie grają prawie w ogóle. Tu gra to naprawdę nieźle. Tam już to sobie drży. I'm a coast for that bitch, do the most for that bitch. If I wait for it tonight, I'll buy a ghost for that bitch. She just looking at my wrist, I know she checking for that shit. Wielu ludzi na różnych grupach dyskusyjnych na Facebooku, na przykład poświęconych CarAudio, pisze, że to dziadowskie głośniki, że to taki marketingowy głośnik, że on w ogóle nie gra pod radiem, że potrzebuje dużo prądu, że potrzebuje wzmacniacza, żeby w ogóle zagrać. No to proszę bardzo, fabryczne radio sprzed kilkunastu lat, drzwi bez wzmacniacza, głośniki, no wygłuszenie, ale nie jakieś takie masakrujące, nie za 500 zł wygłuszenie, tylko tam za 200 parę złotych. I naprawdę te głośniki rozwijają tutaj dużą dynamikę i moc pod tym fabrycznym radioodtwarzaczem z dawnych lat. No, kick jest nieznakomity i czuć tą taką fajną wibrację i na fotelu, i na przede wszystkim na nogawce. Czuć, że tam te głośniki nam tutaj pompują po nogach fajnym fundamentem basowym. Oczywiście góra też jest fajna, soczysta, nie jest jakaś przesadna, nie jest jakaś bardzo pyszcząca, nie jest też jakaś bardzo piękna, bo umówmy się, że to nie jest najwyższy model głośników, tak? To jest podstawowy model, ale z takimi dość mocnymi już podstawami, żeby zrobić na tym bazę do dobrego grania. W przyszłości oczywiście warto podłączyć pod to wzmacniacz i zrobić sobie takie już profesjonalne nagłośnienie samochodowe. Pozdrawiamy, polecamy nasze filmiki na YouTubie, do usłyszenia.